Cześć kochani, witam Was na moim kanale, moi drodzy. Ja co roku pokazuję Wam, jak pędzę jaskry i anemony oraz jakie sadzę w ogrodzie, ale uświadomiłam sobie, że jeszcze ani razu nie pokazałam Wam, co robię z nimi po przekwitnięciu. A więc, kochani, jeśli zastanawiacie się, co zrobić z tymi pięknymi kwiatami, kiedy przestaną już kwitnąć na Waszych rabatach, to zapraszam Was na dzisiejsze wideo. Plus pokażę Wam, jak na to puste miejsce, które powstanie po wykopaniu naszych cebulek, posadzę cudowne minicynie. I opowiem Wam trochę o tych dwóch odmianach, które właśnie będą zdobiły początek rabaty kwiatów ciętych przez resztę sezonu. Zapraszam. W tym oto miejscu jakiś miesiąc temu kwitły sobie przeurocze różowe jaskry o pojedynczych płatkach. Cudownie tutaj wyglądały. Ja je używałam do bukietów i wydaje mi się, że gdzieś dzieliłam się z Wami tym widokiem w jednym z filmików. Ja tylko znajdę fragment wideo, to tutaj Wam wrzucę, żeby pokazać, jak to wyglądało, bo naprawdę wyglądały przecudownie. I moi drodzy, w tym momencie one są w takim stanie, gdzie warto przyjść i wykopać je, żeby przechować je na następny sezon. Ale czy generalnie musimy wykopywać jaskry i anemony z ogrodu, to zaraz jeszcze poruszę ten temat. I moi drodzy, zobaczcie, jak one wyglądają. Mają przeschnięte łodygi, sztywne, widać, że tu nie ma życia, to samo z liśćmi, a to oznacza, że znajdują się one w stanie hibernacji. Stan hibernacji pozwala im gromadzić energię i im dłużej pozwolimy jaskrom i anemonom właśnie przebywać w ziemi, żeby mogły gromadzić tą energię jeszcze ze słońca i tych wysychających łodyg i liści, tym więcej tej energii nagromadzą na następny sezon. To jest trochę tak jak z cebulkami tulipanów czy innych kwiatów cebulowych. Obok mamy jaskry Elegance Milka. One miały cudowny lawendowy kolor, miały takie fajne, puszyste, pełne kwiaty, wyglądające jak pianki i one nie do końca jeszcze są w takim przeschniętym stanie, ale ja już chcę je wykopać. I moi drodzy, to im nie powinno zaszkodzić, ponieważ tak robiłam też w tamtym sezonie, ale pamiętajmy, im dłużej możemy zostawić takie rośliny, które potrzebują gromadzić energię, im dłużej je zostawimy w ziemi, tym lepiej, ale czasami jak nie mamy wyjścia, to też musi się tak stać, że musimy je wykopać wcześniej. Tutaj za tym ogórecznikiem mamy poletko anemonów i je też w tym momencie wykopiemy i też Wam pokażę, jak będą wyglądały. A generalnie tutaj in the background, czyli w tle, moja rabata kwiatów ciętych i na pierwszym planie są lewkonie, które niestety przez te upały bardzo szybko przekwitają i nie wiem, czy uda mi się nakręcić filmik na ten temat, ale mam nadzieję, trzymam kciuki, że uda mi się to zrobić jeszcze w tym tygodniu, inaczej już będzie po nich, a z tyłu za nimi zaczynają kwitnąć zatrwiane wrębne i kochani, to będzie cudowne show. W ogóle Wam nie powiedziałam, po co zarówno jaskry i anemony potrzebują tą nagromadzoną energię. Otóż po to, żeby lepiej kwitnąć w następnym sezonie. Jest to trochę właśnie taki proces jak przy kwiatach cebulowych. Dosyć łatwo się je tutaj wykopuje, bo jeśli pamiętacie, nie sadzimy ani jaskrów, ani anemonów za głęboko. I moi drodzy, właśnie, może jeszcze zacznę od początku. Kiedy macie parę różnych odmian, zarówno jaskrów i anemonów, dobrze jest je oddzielić, żeby za rok nie było niespodzianki, bo wiadomo, co sadzimy w danym miejscu. Dlatego ja sobie je tutaj wsadzę w oddzielne pojemniczki. I odpowiemy sobie teraz na pytanie, czy generalnie musimy je wykopywać. Otóż odpowiedź brzmi nie. Jaskry i anemony mają strefę mrozoodporności 7, a to oznacza, że w większości są w stanie przezimować w polskich ogrodach. Ale bardzo dużym jest warunkiem to, w jakim miejscu żeśmy je posadzili. Jeśli posadziliśmy je w piaszczystej, dobrze przepuszczalnej ziemi, to bardzo możliwe, że one nam przezimują, ponieważ największym problemem w zimowaniu zarówno jaskrów, jak i anemonów nie są temperatury, ale nadmierna wilgoć. Jeśli będą posadzone w miejscu, gdzie będą często zalewane, bo wiecie, jesienią
dużo opadów deszczu. Zimą opady śniegu, wiosną opady deszczu. I jeśli cały czas będą znajdowały się w ziemi, która jest wilgotna, podmokła, ciężka, to wtedy nam zgniją. Ale jeśli posadzimy je w fajnej, lekkiej, piaszczystej ziemi, to mamy bardzo dużą szansę na to, że zakwitną ponownie za rok. A więc jeśli macie takie fajne miejsce i chcecie sobie przetestować zimowanie jaskrów i anemonów w ogrodzie, to bardzo Was do tego zachęcam. Ja mam takie poletka tutaj, gdzie jaskry mam już od dobrych 3 lat. One co roku wracają i nigdy z tym nie było problemów. Ostatnio przy filmiku, gdzie sadziłam cynie i lwie paszcze, kiedy pokazywałam Wam moje przekwitnięte właśnie jaskry i anemony, ktoś wrzucił komentarz, ale jak to, mnie jeszcze nie zakwitły. No, moi drodzy, wiecie, że akurat te jaskry żeśmy wybudzali na początku lutego. A zarówno jaskry, jak i anemony od momentu wybudzenia do momentu kwitnienia potrzebują 3 miesięcy. A więc idealny timing. Plus im wcześniej posadzimy je w ogrodzie i te jaskry wylądowały w ogrodzie gdzieś w marcu, tym wcześniej będą kwitły. Plus pamiętajmy, że zarówno jaskry, jak i anemony najlepiej kwitną w niższych temperaturach, ponieważ są to kwiaty, które wolą właśnie chłodniejsze warunki. One idealnie kwitną w temperaturze między... Mam 2 źródła, niektóre mówią 12-15 stopni, niektóre 15-20, więc przyjmijmy, że w tym przedziale od 12 stopni do 20 stopni Celsjusza i wtedy właśnie kwitną najlepiej. Jeśli temperatura, i tu podkreślę, ziemi zacznie wynosić około 20 stopni, one właśnie momentalnie przestaną kwitnąć i wejdą w stan spoczynku. Dlatego wiele osób też czasami mówi, kurczę, posadziłam jaskry w maju czy w czerwcu i w ogóle nie zakwitły. I powodem właśnie tego może być, że było już dla nich za ciepło. My mamy tutaj w Holandii od dobrych tygodni już temperatury powyżej 30 stopni, dlatego zarówno moje jaskry, jak i anemony w tym roku bardzo szybko przekwitły. Szkoda, bo liczyłam na trochę więcej kwiatów, ale to nie zmienia tego, że i tak cudownie kwitły. W przypadku zawilcy proces wygląda tak samo. Staramy się wykopać cebulkę w całości. Tutaj możecie zobaczyć, że ta łodyżka jeszcze nie jest do końca zaschnięta, ale ja tego nie będę czekała jeszcze paru tygodni, żeby one tutaj zaschły. Niestety chcę już posadzić coś nowego. Tak jak wspomniałam, nie powinno im to zaszkodzić, ale im dłużej w ziemi, tym dla nich lepiej. I zobaczcie, tak wygląda właśnie cebulka zawilca od razu po wykopaniu. Możecie zobaczyć, że jest wilgotna, pulchna. Tak wygląda jaskier po wykopaniu. Nie musicie ich koniecznie czyścić, chyba że zauważycie problem ze szkodnikami. Ja na jednych z jaskrów zauważyłam mszyce, a więc na pewno je opłuczę. I w tym momencie te bulwki zostawiam do obeschnięcia, żeby zarówno przeschła sama bulwa, jak i liście, bo takie obeschnięcie też pozwala wchłonąć tej bulwce energię właśnie z tej części zielonej. Spulchnioną grządkę podsypałam trochę kompostem, żeby, wiecie, dodać składników odżywczych. Cynie lubią być nawożone, ponieważ są to kwiaty, które będą obficie kwitły cały sezon. Ale wracając jeszcze do tematu jaskrów i anemonów, pokazałam Wam, jak wyglądają bulwki od razu po wykopaniu. I ja je zostawiam gdzieś w chłodnym miejscu oraz przywiewnym do przesuszenia. Jeśli w takim stanie zapakowalibyśmy je w pudełko, to niestety możemy je narazić na to, że zgniją, ponieważ mają w sobie jeszcze wilgoć i ta wilgoć może sprawić właśnie, że zacznie się proces gnicia. A więc zostawiamy je do przeschnięcia tak na tydzień, maksymalnie 2 tygodnie i tak przygotowane właśnie bulwki umieszczamy w pudełku. Możemy im przyciąć tą część naziemną, tą część zieloną. Nie musicie koniecznie tego robić i normalnie pakujecie je w pudełko. One nie potrzebują żadnych zabezpieczeń, jak wermikulit, czy perlit, czy ścinki papierowe. Normalnie wrzućcie je do pudełka, postawcie gdzieś w ciemnym oraz chłodnym miejscu i tak one sobie właśnie przetrwają do następnego sezonu.
Ja w filmiku, gdzie wybudzałam jaskry i anemony w tym roku, i link do niego wrzucę w lewym górnym rogu albo w opisie tego wideo, pokazywałam Wam, jakie dzielę. Ponieważ pamiętajmy, że bulwki jaskrów, anemony niekoniecznie, mnożą się podczas sezonu, a więc z jednej bulwki możemy nawet uzyskać do 2-3 nowych bulwek, czyli im więcej ich będziemy sadzić, tym więcej ich zyskamy. A tutaj w tym nowo powstałym miejscu będę sadziła cynie Double Sahara. Seria Double Sahara w ogóle w tamtym roku podbiła moje serce, ponieważ jest to niska cynia, dlatego nazywam je mini cyniami, która nieprzerwanie będzie kwitła do końca sezonu. Ja ich nie uszczykiwałam, nic z nimi nie robiłam, a były obsypane kwiatami cały czas. I mam tutaj dwie odmiany. Mam odmianę Raspberry Ripple i jest to odmiana biało-różowa, która jeśli będzie ciepło, będzie bardziej różowa, jeśli będzie chłodno, będzie bardziej biała. Oraz mam odmianę Double Sahara Salmon, czyli łososiową. I jeśli będzie ciepło, to będzie łososiowa, a jeśli będzie zimno, to będzie bardziej żółta. Ja je trochę za bardzo podlałam przed posadzeniem, ale dobrze. Im więcej wody, tym lepiej. I będę je sadziła gdzieś tak w odstępach około 20 cm i ta niska cynia, super kwitnąca cały sezon, będzie świetnie wyglądała właśnie na początku mojej rabaty kwiatów ciętych. Uwielbiam takie momenty. Jest późne popołudnie, słońce schowało się za chmurami, a więc już tak nie praży. Ptaszki śpiewają, kwiaty obficie kwitną i tak. Jest to mój kawałek raju na ziemi. Cynie trafiły na swoje miejsce stałe na rabacie i ja się już nie mogę doczekać tego, jak będą kwitły. Mam nadzieję, jak najszybciej, bo to, co robiła Double Sahara Salmon w zeszłym sezonie, jest nie do opisania. To jak długo kwitła, jak obficie kwitła, jak mało pielęgnacji wymagała, bo to jest moim zdaniem jedna z tych odmian cyni, które można posadzić i zapomnieć. Niektóre cynie są trochę kapryśne, te kwitną nieprzerwanie cały sezon. Jedyny minus to to, że jest to niska odmiana, a więc nie będę mogła ich wykorzystywać w bukietach, no ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzę, ponieważ nie mogę się już doczekać tego, jak cudownie będą one zdobiły front mojej rabaty kwiatów ciętych. Kochani, mam nadzieję, że stworzyłam kolejne pożyteczne wideo, że od tego momentu sami zadecydujecie, czy chcecie wykopywać jaskry i anemony, żeby przechować je do następnego sezonu, a może pokusicie się o mały eksperyment, zostawicie je na rabacie i zobaczycie, czy przezimują i zakwitną. Jak zawsze dziękuję Wam za odwiedzenie mojego kanału, widzimy się w następnym. Jak zawsze przesyłam Wam masę dobrej ogrodowej energii, pozytywnych kwiatowych wibracji. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Pa!